Doktor Mary Neal jest chirurgiem ortopedą, która ze swym mężem Billem dzieli zarówno praktykę medyczną, jak i zamiłowanie do przygody. W 1999 zaplanowali przygodę, w wyniku której Mary odbyła duchową podróż, z jakiej nielicznym dane jest powrócić. Wraz z mężem pasjonujemy się podróżami i spływami kajakowymi. Mówimy po hiszpańsku i wiele razy odbywaliśmy podróże zagraniczne. W dniu urodzin męża powiedzieliśmy, to jest rok, w którym chcemy to zrobić. Pojechaliśmy na wakacje do Chile, aby tam pływać. Po tygodniu pływania Bill postanowił zrobić sobie przerwę, zaś Mary z resztą grupy postanowili spłynąć zdradliwym odcinkiem rzeki. Ta część rzeki jest dobrze znana ze swoich wodospadów. Są tam spadki rzędu 3, 4, może 6 metrów. Ich pokonanie dla doświadczonego kajakarza nie jest niczym szalonym. Zbliżyłam się do spadku i gdy byłam na jego szczycie, ujrzałam ogromne zawirowania i ogromną masę wody. Gdy uderzyłam o dno spadku, dziób mojej łódki zanurzył się. I wraz z moim kajakiem zostałam natychmiast i całkowicie zanurzona pod powierzchnią wody. Masa i siła wody była tak wielka, że zostałam całkowicie przyciśnięta do przedniej powierzchni łodzi. Nie mogłam poruszać rękami nawet na tyle, żeby jakoś wypchnąć się z kajaka. Mary utknęła i jedyną rzeczą, jaką mogła robić, była modlitwa. Bardzo szczerze prosiłam, żeby działa się Boża wola. Mówiłam to świadomie. Nie mówiłam, proszę, ocal mnie. Naprawdę poważnie modliłam się o Bożą wolę. Poprosiłam, żeby działa się Jego wola i w chwili, gdy o to poprosiłam, ogarnęło mnie bardzo fizyczne odczucie bycia podtrzymywaną, pocieszaną i zapewnianą, że wszystko będzie dobrze. Że wszystko będzie dobrze zarówno z moim mężem, jak i z czwórką naszych małych dzieci, bez względu na to, czy będę żyła, czy umrę. Wierzę, że Chrystus podtrzymywał mnie, gdy jeszcze byłam w łodzi. I On był tym, który mnie pocieszał. Po kilku minutach poszukiwań, liderzy grupy zdali sobie sprawę, że Mary utknęła pod wodospadem. Weszli na kamienie i próbowali dostać się do łodzi, ale siła i gwałtowność nurtu była tak wielka, że nieustannie byli zmywani i nie mogli się w żaden sposób do mnie dostać. W pewnej chwili zdali sobie sprawę, że nie chodzi już o akcję ratunkową, tylko o wydobycie ciała. Moje ciało było przyciśnięte do przedniej powierzchni kajaka, a to oznaczało, że moje kolana wygięły się w drugą stronę. Czułam to. Jestem chirurgiem ortopedą i myślałam analitycznie. Cóż, wygląda na to, że moje piszczele są prawdopodobnie złamane, ale nie krzyczałam. Nie bolało mnie. Nie bałam się ani nie chciałam zaczerpnąć powietrza. Wiedziałam, że znajdowałam się pod wodą zbyt długo, aby żyć, a jednak czułam się bardziej żywa niż kiedykolwiek wcześniej. I to jest bardziej realne niż jakiekolwiek inne moje doświadczenie. Gdy moje ciało zostało uwolnione z kajaka, poczułam, jak mój duch opuszcza ciało i wzniosłam się ponad rzekę. Mary spojrzała w dół na rzekę i zobaczyła tam swoje ciało. A potem napotkała ją grupa niebiańskich istot. One były absolutnie szczęśliwe, widząc mnie i mogąc się ze mną przywitać. Ja też cieszyłam się ze spotkania z nimi. Wiedziałam, że przez całe moje istnienie znały mnie i kochały. Wiedziałam, że ja też je znałam i kochałam. Wiedziałam też, że przysłał je Bóg. Zaczęły prowadzić mnie wyjątkowo piękną ścieżką, która była lśniąca, i one zabrały mnie do takiej wielkiej, przypominającej kopułę budowli, która nie tylko porażała pięknem i kolorami, ale gwałtownie promieniała też niesamowitą miłością Boga, która wykraczała poza wszystko, której nie da się w żaden sposób opisać ani wytłumaczyć. Nie mogłam się doczekać.
Całkowicie owładnęło mną uczucie bycia w domu, bycia w miejscu, do którego należę. Ale wkrótce potem na każdego zstąpiło uczucie rozczarowania. Duchy, które mnie tam zaprowadziły, powiedziały mi, że jeszcze nie nadszedł mój czas, że mam jeszcze do wykonania na ziemi pracę i muszę wrócić do mojego ciała. Po tym, co wydawało się być godzinami spędzonymi w niebie, dr Neal wróciła nad rzekę i patrzyła, jak jej przyjaciele wydobywają ciało. Widziałam, jak wyciągnięto moje ciało na brzeg, widziałam, jak koledzy mnie reanimują, widziałam, jak mój kolega na mnie patrzy i prosi mnie, żebym wróciła i wzięła oddech. Położyłam się i zostałam na nowo połączona z ciałem. Gdzieś tam, w odległej części Ameryki Południowej. Dr. Neal była poza ciałem przez ponad 15 minut, być może nawet przez 25 minut. Z pewnością był to czas na tyle długi, że nie da się medycznie wytłumaczyć, dlaczego przeżyła. Przetransportowano ją do Stanów Zjednoczonych, gdzie powoli odzyskała zdrowie. W swojej książce Do nieba i z powrotem opowiada o tym, jak realność Bożej miłości zmieniła jej życie na całą wieczność. Wszystkie Boże obietnice są prawdziwe. Bóg kocha każdego z nas i naprawdę jest przy nas i działa w życiu każdego z nas. Ta miłość jest wszystkim. Jeśli naprawdę jesteśmy w stanie ją przyjąć, to ona zmienia wszystko. Ona zmienia sposób, w jaki postrzegamy każdą chwilę, każdego dnia. Fakt, że istnieje życie po śmierci, głęboko zmienia Twoje podejście do każdej chwili życia.